Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj druga część, albo i które z kolei, dotycząca stenoz. Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o stenozie zachyłkowej, czyli stenozie, która bardzo często współistnieje de facto zawsze prawie ze stenozą centralną, czyli jeżeli mamy stenozę centralną, to z reguły również występuje stenoza zachyłkowa. De facto występuje tylko w odcinku lędźwiowym bo w szyjnym i w piersiowym raczej nie mamy stenozy zachyłkowej, raczej tam mamy stenozę albo centralną, albo otworową. I teraz tak, żeby zrozumieć, co to jest stenoza zachyłkowa, musimy wiedzieć, co to jest zachyłek boczny kanału kręgowego. Otóż, jeżeli byśmy kanał kręgowy przecięli poprzecznie, no to jego światło w odcinku lędźwiowym nie jest okrągłe, ale ma kształt raczej takiego zbliżone do trójkąta. I zachyłki boczne występują jakby do boków od kanału kręgowego, tak? Czyli to są jakby przestrzenie ograniczone przez kości, przez które przechodzi korzeń nerwowy. I teraz tak, jeżeli korzeń nerwowy wychodząc z worka oponowego, czyli część ogona końskiego, najpierw przechodzi przez ten zachyłek, czyli zbliża się do boku kanału kręgowego, przechodzi przez zachyłek i dopiero niżej wychodzi przez otwór na zewnątrz kręgosłupa. I właśnie w tym zachyłku często jest uciskany przez struktury kostne, głównie to jest staw międzykręgowy, tak? Czyli wyrostek stawowy kręgu. Więc leczenie tego najczęściej jest albo leczenie zachowawcze, tak jak zawsze, albo po prostu leczenie operacyjne w ostateczności. Bardzo Wam serdecznie dziękuję.